Matce. No tutaj z tych nazwisk, które widzimy akurat związanych z tym dniem, to była działalność wywiadowcza, kontrwywiadowcza. I o takiej działalności zbyt mało się mówi, a to była cała skomplikowana praca, żeby dokumenty dotyczące sytuacji w Polsce w jakiś sposób sfotografować, w jakiś sposób je przesłać na zachód do Londynu. I tak samo w Londynie, jeśli pojedziemy, czy to do Instytutu Sikorskiego, czy do Studium Polski Podziemnej, gdzie byłam, to jest kupa pracy. Czasami te dokumenty tam jeszcze są na jakichś bibułkach, nierozszyfrowane. Zwłaszcza tam jest w Londynie bardzo duża część materiałów, które właśnie od tej grupy Łukasza Cieplińskiego były tam wysyłane. Dzisiaj też na moim kanale taki krótki reportaż, który tutaj z chłopakami w Zabrzu nagrałam, bo warto przy okazji wspomnieć, że właśnie z Zabrza Łukasz Ciepliński został aresztowany, tutaj działał. Jeśli też się przyjrzymy różnym sprawom, to tutaj na Górnym Śląsku właśnie Zabrze było jednym z takich głównych miejsc konspiracji. Może jak będzie czas, to o nich jeszcze trochę, ale tak, żeby dzisiaj nas po prostu wprowadzić w klimat. Tutaj też niestety tak nie widać tego wyraźnie, ale ta mapka nam pokazuje więzienia. Więzienia dla więźniów politycznych, areszty śledcze, zakłady karne, więzienia dla młodocianych. Więc jest to jeszcze cały taki temat, mimo wszystko mało opracowany, który by się należało zgłębić. Gdy ja badałam postać Witolda Pileckiego, to w tej pierwszej książce przede wszystkim chciałam się skupić na tym mało znanym aspekcie jego duchowości. Tutaj też tylko dodam, ale nie chcę jeszcze nic zapeszyć, że zainteresował się tym jeden wysoko postawiony zakonnik, który się zajmuje sprawami beatyfikacji, i ta książka pojechała do Watykanu. Wiemy, że dzisiaj tam jest trochę inny klimat na inne postacie, żeby je beatyfikować, ale może za sprawą tego zakonnika, który się tym zainteresował, który tam jest odpowiedzialny za te sprawy, może coś się posunie naprzód. On powiedział, że właśnie ta książka już jest tak napisana jakby pod kątem tej pracy, która jest w procesie beatyfikacyjnym wkładana, że wszystkie te aspekty tu zostały poruszone. Przy drugiej książce się starałam bardziej skupić na tym, jak doszło do aresztowania Witolda Pileckiego. Tutaj też je rzucam takie wątki, jeśli któryś będzie interesujący, porozmawiamy później, gdyż ta druga książka nawet doprowadziła do rozprawy sądowej, na którą niektórzy się nie pojawili aż kilka razy, więc jak Państwa to interesuje, to możemy o tym później też porozmawiać. Natomiast teraz pisząc o Zofii Łuszczkiewicz, o siostrze Izabeli, obrałam inną metodę, ponieważ jeśli my jedynie sięgniemy po te akta IPN-u, tutaj w przypadku Pileckiego też starałam się mieć inne źródła, dotrzeć do rodzin, to widzimy, jak bardzo to jest wybrakowane, ponieważ w samych aktach IPN-u my się nie dowiemy tego, w jakich warunkach żyli ci ludzie i czego doświadczali. I na szczęście siostra Izabela przeżyła więzienie, to znaczy wydaje mi się, że dlatego właśnie w 1956 roku została wypuszczona na wolność, bo obawiano się, żeby nie umarła w więzieniu. Po wyjściu na wolność żyła niecały rok, była w bardzo ciężkim stanie zdrowia, przeszła kilka operacji i spisała, ja to może tutaj potem przeczytam, relacje, jak wyglądało śledztwo, jak wyglądało przesłuchiwanie, jak wyglądały te tortury, i ten główny protokół przesłuchań, który był fałszywy, który jej kazano podpisać, w ogóle go nie ma w aktach sprawy w IPN-u. Tak, ja przejrzałam wszystkie akta i tam są tylko inne dokumenty, nie ma w ogóle tego głównego wątku, o którym ona zeznała, gdy już wyszła na wolność. Tak w skrócie jeszcze o niej, bo to też nie będzie dzisiaj o niej wykład, to będzie wykład, żeby się wczuć w ten cały klimat, ale to też jest moim zdaniem skandal, że tak mało o niej się mówi. Powstał jeden film na TVP Historia jakiś czas temu, bardzo mało rozreklamowany. Urodziła się w Krakowie w rodzinie adwokackiej, ale w rodzinie również znanej z tego, że wielu członków było jakoś powiązanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, i to jest taki też główny wątek jej sąsiedztwa z rodziną Adama Doboszyńskiego, z którym się znała już od dziecka. Była bardzo inteligentna, znała cztery języki
przed wojną miała jako kobieta prawo jazdy na samochody osobowe i ciężarowe. Jako siostra zakonna ze zgromadzenia Szarytek jeździła na kursy do Francji, jeździła do Stanów Zjednoczonych, gdzie się dokształcała w pielęgniarstwie. Później pracowała we Lwowie, również podczas I wojny światowej jako sanitariuszka się udzielała. I co ciekawe, no ona zdecydowała się na życie zakonne, a miała kandydata jednego do małżeństwa, znanego lekarza, którego właśnie jako pielęgniarka na tych kursach poznała. On się starał o jej rękę. Ona się nie zdecydowała, zdecydowała się na życie zakonne, a on bardzo umarł w takich warunkach, że wyjechał sobie po prostu do rodziny na wakacje i przez Ukraińców, przez bandy UPA został zamordowany. Gdyby ona się zdecydowała wyjść za niego za mąż, to być może również wtedy by z rąk Ukraińców zginęła, ale zdecydowała się na życie zakonne, to też przypłaciła torturami. Podczas wojny związała się z Armią Krajową, właśnie ze Śląskim Zrzeszeniem Armii Krajowej, działała wtedy w Zebrzydowicach, w tych przy Kalwarii Zebrzydowskiej. Nawet w szafie zgromadzenia była broń dla partyzantów, była nielegalna radiostacja, którą jej własna siostrzenica prowadziła i w pewnym momencie ta cała akcja została zdekonspirowana. Ona musiała stamtąd uciekać w świeckim stroju do Krakowa. Tam również podjęła działalność z różnymi organizacjami nielegalnymi. Później w Rzeszowie związała się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, więc naprawdę tutaj ta historia jest wielowątkowa, więc trudno to wszystko opisać i została aresztowana. Tutaj było kilka przyczyn tych jej aresztowania. Jedna z przyczyn to, że gdy Adam Doboszyński już później wrócił do Polski pod przybranym nazwiskiem jako profesor Więcek, gdyż jako tutaj jeden z głównych działaczy Stronnictwa Narodowego nie mógł się ujawniać. I to też jest wcześniej ciekawa historia. On nic nie zrobił. Jest kilka ciekawych wątków, gdyż on również pisał o masonerii między innymi, taka jego książka. On sam ją wydał jeszcze w Czechach z taką czeską czcionką. Ona go na jakiś czas pozwoliła mu pozostać przy domu swojego zgromadzenia w Zebrzydowicach. Potem, gdy on został aresztowany, to co widzimy, aresztowano wszystkich praktycznie, którzy z nim mieli jakikolwiek kontakt. Wszystkich jego kolegów, jego rodzoną siostrę, o której sobie jeszcze powiemy. I Adam Doboszyński to też jest jedna z tych postaci bardzo brutalnie torturowanych, głównie dlatego, że ci oprawcy, o których sobie też powiemy, no raz, że wielu z nich miało korzenie żydowskie, ale w tym czasie, kiedy on już był w różnych, tutaj właśnie w Stronnictwie Narodowym i był znany jako narodowiec, to oni byli w różnych organizacjach komunistycznych, czy to młodzieżówkach, czy później innych, więc za to chcieli się pewnie na nim zemścić. No to były straszne tortury, które on przeszedł, także on w pewnym momencie stwierdził, że żeby w ogóle dożyć do procesu, to się będzie zgadzał na powiedzenie, podpisanie, wszystko co mu podają, byle dożyć do procesu w jako takim stanie i byle na procesie wszystko odwołać. I na procesie rzeczywiście zachował się godnie, wszystkie te fałszywe zarzuty odwołał, powiedział, że przysięga na rany i mękę Chrystusa, że nigdy nie działał przeciwko Polsce. Siostra Izabela dlaczego trafiła do więzienia Mokotowskiego? Ona najpierw trafiła do więzienia Montelupich w Krakowie, stamtąd przewieziona do więzienia Mokotowskiego. Chcieli ją wykorzystać w tym pokazowym procesie Doboszyńskiego. Chcieli, żeby na przykład tak jak ksiądz Piwowarczyk, którego udało się do tego zmusić niestety, że on na tym pokazowym procesie przeciwko Doboszyńskiemu zeznawał, żeby ona również przeciwko niemu zeznawała, powiedziała, że czyste sumienie droższe było jej i jest nad życie i że nigdy tego sfałszowanego protokołu przesłuchań nie podpisze. Co było dalej, to może jeszcze potem wrócimy do jej wątku. Na razie po prostu wczujmy się w ten klimat, w którym ona i inni byli, gdy trafiali tam do tej celi, do więzienia Mokotowskiego. Tam jeszcze później zobaczymy sobie zdjęcie celi, więc tutaj te wątki będą się tak przewijać, nie będzie to tak wszystko razem, tylko trzeba pokazać, jaki był tam klimat. Jeśli ktoś nawet podczas przesłuchań
nie przyznał się, zataił pewne rzeczy. To jedna z takich metod, gdzie wyciągano informacje, to była instytucja Kapusia, która była powszechna. Tutaj mamy jednego z takich kapuśów, niestety nie mamy go rozszyfrowanego, nie ma tego w tej dokumentacji, również gdy tam byłam w więzieniu mokotowskim, no tak naprawdę jest tam również bardzo słabo, jeśli chodzi o pozyskanie pewnych informacji, chociaż teraz to już działa jako Muzeum Żołnierzy Wyklętych, można je zwiedzać, ale też niecodziennie. Różne siły tam działają, nie wiem wszystkiego, w każdym razie pewne siły działają, żeby to nie było tak, jak być powinno cały czas to muzeum. No dobrze, że coś w ogóle jest, ale tutaj też pewnie jakieś, no nie będę mówić też wszystkiego, co wiem, co mi mówiono, nie jest to tak pięknie, jak to się przedstawia. Podstawiony więzień, on jakie miał swoje po prostu metody, wcześniej funkcjonariusze już z nim rozmawiali, z kim ma zagadać, w jaki sposób wyciągnąć te informacje. Dostawał za to jakieś lepsze warunki, było mu obiecywane na przykład wyjście na wolność, no to się często nie zdarzało, jakieś takie lepsze warunki żywieniowe, przeniesienie potem do innej celi i tak dalej, i wielu więźniów się na to godziło. Oczywiście ci więźniowie, którzy zachowali honor, bardzo negatywnie na tych agentów celnych, na tych kapusiów patrzyli. I jeśli nowy więzień trafiał do celi, to bardzo często mógł znaleźć jakieś takie na ścianie napisy, czy też grypsy informujące o tym, że uwaga, tutaj krążą kapusie, żeby nic nie mówić. I metoda jedna była taka, że zaczynał sam jakąś spontaniczną dyskusję. Sam zaczynał o sobie opowiadać, o swoich jakichś zasługach w konspiracji, żeby zdobyć zaufanie, szacunek, żeby wyciągnąć od innych informacje. I bardzo często było tak, że ten agent celny to był na przykład jedyny, który akurat otrzymał paczkę i dzielił się jedzeniem z innymi i w ten sposób również wzbudzał zaufanie. Trzeba powiedzieć, że otrzymywanie paczek żywnościowych to często była jedyna forma tego, żeby jako tako przetrwać, jako tako zjeść. Te porcje żywieniowe, które tam były na co dzień, można to całkowicie przyrównać do tych porcji, które znamy z Muzeum Auschwitz, czyli rano jakaś taka kawa zbożowa, lura, trochę chleba, potem jakaś taka zupa, czasami coś jeszcze innego, ale się zdarzały takie okresy, że na przykład było przez długi czas jakaś zupa z brukwi, potem przez długi czas kapuśniak, że na przykład przez miesiąc to samo. W smaku to było okropne, no często jeszcze zimne, często też brakowało łyżek, kubków, podstawowych naczyń, więc musieli ci więźniowie jakoś się dzielić, to wszystko jeść jedną ręką, jedną łyżką. To były tak zwane kołchozy, gdy przychodziła paczka, że solidarnie się więźniowie dzielili. Tutaj jest ten agent celny Gołąb, akurat jest fragment tego, co się dzieje w celi rotmistrza Pileckiego, gdzie mówi, że akurat Pilecki cierpi, że bardzo wielu ludzi zostało aresztowanych, ale nie chce dużo o swojej sprawie opowiadać. Ten sam agent celny Gołąb, to jest bardzo ciekawe, również był w celi z Adamem Doboszyńskim. W aktach Adama Doboszyńskiego również mamy właśnie te zeznania tego gołębia i dlaczego to też może potem będzie do dyskusji, gdyż jest tutaj pan Arkadiusz, który też może coś będzie mieć do powiedzenia na ten temat, ponieważ ktoś zarzuca z historyków, ponieważ ta moja książka, Kto zdradził Witolda Pileckiego, to jest pierwsza książka o tych wątkach, gdzie dokładnie każde twierdzenie ma swój przypis. No i ktoś twierdzi, że ja to sobie wymyśliłam, czy sfałszowałam, że nie było takiego agenta celnego Gołębia, albo że w ogóle te akta są sfałszowane. No o ile protokoły przesłuchań mogły być sfałszowane, o tyle to, co mówi agent celny, my wiemy z relacji, że była taka metoda, że ci agenci składali raporty, więc to, co mówi agent celny, to jest akurat bardzo wiarygodne źródło informacji. O nich może tak w skrócie. Ja tutaj
właśnie te wszystkie różne aspekty chcę pokazać, gdyż jak zaczęłam pisać książkę o tej siostrze Izabeli, te książki są stricte historyczne. I przy siostrze Izabeli z jakiegoś mam powód do tego, żeby to była bardziej beletrystyka oparta na faktach, gdzie będą dialogi, będzie akcja, dlatego że te same akta nam nie mówią wszystkiego i trzeba pokazać większy kontekst. Stąd tutaj będzie ciekawa historia, ponieważ ona, ta, która mówi czyste sumienie, droższe mi było i jest nad życie, jako taka zupełnie niewinna postać, dla której ważna jest prawda, spotyka Józefa Różańskiego Goldberga, swojego oprawcę. I często się mówi, że on właśnie zmienił to nazwisko na Różański, żeby brzmiało polsko, ale to nazwisko Różański było po jego matce, która też była Żydówką, tylko ona była z takiej rodziny, która już wcześniej zmieniła nazwisko na bardziej polskie. Natomiast jego ojciec, Abraham Goldberg, rodził młody Józef czy też Jacek, ponieważ to jest ciekawa postać, albo Józef, albo Jacek, albo Różański, albo Goldberg. Sytuacja wyglądała tak. Matka chciała, żeby on był Jackiem Różańskim. Ojciec chciał, żeby on był Józefem Goldbergiem, żeby miał żydowsko brzmiące nazwisko, żeby się zaangażował w ten ruch syjonistyczny. Ojciec był w ogóle przeciwny temu, żeby się Żydzi mieszali w jakieś organizacje komunistyczne. Ostatecznie rodzice się rozwiedli i była taka umowa, że jak on skończy 7 lat, to ma być już z ojcem, że nie ma mieć kontaktów z matką. Matka była anarchistką, była artystką. W ogóle to już pokazuje, w jakich on warunkach wzrastał. Gdy tylko się urodził, to pierwsze słowa matki miały być takie, że ja nie potrzebuję kolejnego szczeniaka, weźcie go, utopcie albo gdzieś tam wyrzućcie do sedesu i spuśćcie wodę. Pierwsze słowa matki, gdy on się urodził, więc już sobie możemy no to osmysłowić, jaka to była kobieta. I chociaż bardzo mało też wiemy na ich temat, tej rodziny, bardzo wiele informacji jest zatajonych, więc ja sobie tutaj trochę się też muszę domyślać, jak to mogło wyglądać. Ojciec nie chciał później, żeby synowie, bo drugi syn Borejsza, który też potem był zaangażowany w prasę komunistyczną, nie chciał ojciec, żeby oni mieli kontakty z matką, ona się jednak z nimi potajemnie spotykała i chyba za namową matki, a na przekór ojcowi bracia zaangażowali się już od najmłodszych lat. On już jak był w gimnazjum zaczął się angażować w różne organizacje komunistyczne i w tym kierunku idąc dalej, później podczas II wojny światowej, również jadąc na wschód, tam się szkoląc w różnych właśnie w miejscach NKWD i później w 1 lipca 1967 roku, to tak w skrócie, bo nie będziemy całej jego historii opowiadać, zostaje dyrektorem Departamentu Śledczego MBP. No i on jest uważany za tego, który doprowadzał do najbrutalniejszych tortur, do najbrutalniejszych przesłuchań. Zarówno torturował Witolda Pileckiego, jest znany taki list, który Pilecki nawet do niego napisał, gdzie znajdujemy słowa, dlatego pisze niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich nie tylko karano. I on się pojawia w relacji siostry Izabeli. Pod koniec życia, a to jest też bardzo ciekawe, namawiano go, żeby napisał swoją autobiografię, on się na to nie zdecydował, dopuścił do siebie jednego dziennikarza, jedną dziennikarkę. Ja czytałam te takie książki, wywiady, co to powstało i on w każdym z nich się zarzeka, że to są jakieś pomówienia, że on tylko robił to, co wszyscy w tych przesłuchaniach, że nie był jakiś tam wcale brutalny, że po prostu w ten sposób się to przesłuchiwało i wielu rzeczy się wypierał, ale mamy tak wielu więźniów, relacje dochodzące do tego, jak to wyglądało, że znęcał się nad ludźmi psychicznie, poprzez bicie, poprzez no różne takie wymyślne metody. Zaraz sobie opowiemy na przykład o stójkach czy o karcerach, ale również jedna z takich popularnych metod, jaką ci wszyscy funkcjonariusze stosowali, to było na przykład kazanie więźniowi wykonywania tysięcznych ilości przysiadów, tak?
po prostu bez przerwy aż do wycieńczenia w takim miejscu, gdzie była taka rura z kaloryfera i żeby kolana dotykały tej rury. I tutaj to jest też ciekawe, że później ze względu jedynie na różne konflikty pomiędzy tymi funkcjonariuszami MBP, Różański razem z Romkowskim i Fejginem no, mieli swój proces. On został skazany na 15 lat więzienia razem z Romkowskim, Fejgin na 12 i potem ich tak w skrócie tylko pokażę, ale już w 1964 roku wyszedł na wolność, właściwie też pewnie jak był aresztowany, to nie był w jakichś takich złych warunkach. W tych relacjach, które jeszcze pisał pod koniec życia, wcale się do żadnej odpowiedzialności nie poczuwał. Nie będę tutaj pokazywać wszystkich, bo było ich więcej, trzeba by tutaj cały wykład zrobić. To jest też taka postać ciekawa, o której się mało mówi. Dzisiaj też o nim wrzuciłam informację na Twitter, to ktoś już mi napisał, że prowokuje, jeśli chodzi o bieżącą sytuację polityczną, no ale to jest po prostu fakt historyczny. Dlaczego mam o tym nie mówić? Ze względu na jakąś bieżącą sytuację polityczną, ponieważ wiemy, że Eugeniusz Chimczak, tutaj dokładnie znamy jego pochodzenie, on akurat nie był Żydem, on był Ukraińcem ze Steniatyna, który był właściwie bardzo długo nieznany, wziął się znikąd, taki Ukrainiec, trafił do Centralnej Szkoły MBP w Łodzi, a potem został przeniesiony do MBP na stanowisko oficera śledczego. Wiemy też na pewno, że torturował rotmistrza Pileckiego. Jego nazwisko się przejawia w tych aktach, więc tutaj też o nim wspominam w książce. I to on sporządzał akt oskarżenia wobec Hieronima Dekutowskiego Zapory. Też, nie wiem czy Państwo znają, to jest też tutaj w tej książce taki odezwa do działaczy młodzieżowych kilka lat temu na Marszu Niepodległości, to było rozpowszechniane, bo też jest ten taki dokument, który się znalazł wśród tych dokumentów, które Witold Pilecki wysyłał na Zachód. Bardzo taki religijny tekst, kierowany do młodzieży. Oni myśleli, że będą go mogli wydawać jako taką legalną gazetkę. I to właśnie Eugeniusz Chimczak go zakleił w takiej kopercie z innymi, więc z tej koperty, którą on zaklejał, trafiłam i on go opisał jako tekst szkalujący Polskę Ludową i namawiający młodzież do zamachów antyrządowych, gdzie w tym tekście nic takiego nie było. To jest tekst o wierze katolickiej, o Chrystusie. No więc też ciekawie. Adam Humer, to też jest tutaj ciekawe, bo też należy sprostować, raczej jak tam sięgamy, to on, niektórzy myślą, że on jest Żydem, który sobie dodał to H na początku, natomiast jak coś się starałam zbadać, no to chyba, że ktoś dojdzie, nie wychodzą tutaj akurat u niego, żeby w takiej pierwszej linii miał przodków żydowskich, ale się też zastanawiamy, na ile polskich, na ile ukraińskich. Miał wpisane, że jest Polakiem i katolikiem, ale też tam tych okolic jego rodzice pochodzili, znał na pewno język ukraiński i to akurat w jego przypadku to H na początku wzięło się stąd, że urodził się w Stanach Zjednoczonych i tam, gdy mu wpisywano, to mu wpisali H i tak jakoś on już został z tym H na początku. On akurat jest znany z tego, jak brutalnie przesłuchiwał, torturował między innymi Adama Doboszyńskiego, ale nie tylko. I to jest też bardzo ciekawa postać, ponieważ w latach 90. on jeszcze żył, był sądzony. Jeśli sobie Państwo nie znają, tego wątku, chcieliby sobie zobaczyć, to jest film dokumentalny, powstał, gdzie Humer i inni, jest dostępny na YouTubie, gdzie można zobaczyć właśnie ten proces Adama Humera i jego towarzyszy, a akurat właśnie Chimczak również w 1996 roku w tym procesie Adama Humera został skazany na 7,5 roku więzienia, ale ani doby nie odsiedział ze względu na zły stan zdrowia, więc nic mu ostatecznie nie zrobili. Humerowi
też nic nie zrobili, więc obydwoje uniknęli odpowiedzialności i gdy byli na tym procesie swoim, to oni wszystkiemu zaprzeczali, do niczego się nie przyznawali, więc to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć ich. Jeszcze zeznawała na tym procesie pani Maria Chatowska, która podczas wojny walczyła w AK i ona zeznawała tam, że Humer bił ją podczas przesłuchań na hajką zakończoną metalową kulką po nerkach oraz w okolicach krocza i po tym już nie mogłam mieć dzieci, przyznaje kobieta. No, on natomiast na tym procesie stwierdził, że nigdy nie brał udziału w jej przesłuchiwaniu, więc to pokazuje, jaki mieli do tego stosunek. I to jest bardzo ciekawe, też Państwa zachęcam, ponieważ YouTube tnie zasięgi. Na moim kanale na YouTube jest wywiad mój z panem Krzysztofem Malkiewiczem, do którego dotarłam, który mieszka w Krakowie, już ma ponad 90 lat, który jak jeszcze właśnie w młodym wieku był nas w procesie swojego wujka Adama Doboszyńskiego, a w latach 90. był na procesie Adama Humera. To jest chyba jedyna osoba, która zobaczyła z dwóch stron te dwa procesy i właśnie na tym nagraniu ze mną on o tym opowiada. Niesamowite przeżycie i niesamowite to wszystko, co przeszła jego rodzina. Jak jeszcze będzie czas, to o tym jeszcze opowiemy. Roman Romkowski, tutaj jest taka dokładna zmiana nazwiska, bo też to jego nazwisko żydowskie, ono tutaj różnie występuje, albo Nasiek, albo Nathan, Greenspan Kikiel, albo Greenspan Menasz, różnie to tutaj się wymawia. W latach 35-36, to jest ciekawe, był funkcjonariuszem okręgowym KPP w Zagłębiu i na Górnym Śląsku i w Poznaniu. I w 36 roku przebywał w więzieniu, ponieważ został skazany za działalność komunistyczną, przebywał w więzieniu w Rawiczu. No i później ktoś taki właśnie przesłuchuje w 10 pawilonie, przesłuchiwał między innymi Witolda Pileckiego, w 49 roku mianowany generałem Brygady Bezpieczeństwa Publicznego, również był sądzony wtedy co Różański, ale też szybko wyszedł na wolność. Właściwie żaden z nich jakiejś takiej większej odpowiedzialności za te zbrodnie na Polakach nie poniósł i do dzisiaj zbyt mało się o tym mówi. Anatol Fejgin, urodzony w Warszawie w żydowskiej rodzinie jako syn Mojżesza i Marii z domu Katzenelebogen, zatrudniony na stanowisku dyrektora biura specjalnego MBP, a od 1951 roku dyrektorem 10 Departamentu MBP. No i co ciekawe, no to właśnie jest jeden z tych również, który tam później, to jest bardzo ciekawe, jak oni się przerzucają odpowiedzialnością, bo na przykład Różański w tych swoich wywiadach mówi, że on to nic nie robił, że to wszystko ten Fejgin i nawzajem się każdy stara siebie oczyścić, a na tych innych przerzucić odpowiedzialność. Przez ówczesne władze państwowe był odznaczony orderem Krzyża Grunwaldu III klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, który otrzymał w 1946 roku. I co ciekawe, pomimo tego wyroku skazującego, bo oni byli właśnie razem z Różańskim w tym procesie skazani, nie został pozbawiony żadnych praw obywatelskich ani żadnych praw odznaczeń, więc dalej miał te wszystkie swoje odznaczenia. I kilka zdjęć i cały czas, tak jak mówię, dobrze, że coś się dzieje w tym więzieniu mokotowskim. Cały czas wydaje mi się, że zbyt mało. No też tutaj na Górnym Śląsku są miejsca, oprócz tego więzienia, które dzisiaj widzieliśmy, też miejsca, gdzie przesłuchiwano w takiej willi przy ulicy Powstańców, gdzie później dzisiaj chyba jest dalej przychodnia i tam są takie podziemia, jest nawet taki cały tunel, który idzie na plac Sejmu Śląskiego. Tam też można by zrobić jakieś badania, jakieś takie miejsce upamiętnienia, które by było muzeum.
jeśli chodzi o siostrę Izabelę, bo my sobie to potem przeczytamy, może przy tym kolejnym zdjęciu, jak ona stała, ale ona mówi, że miała stójki, to polegało na staniu przez 14 dni i mamy różne relacje, bo inna jest relacja siostry Doboszyńskiego, gdzie te stójki miały miejsce, że to była po prostu zwykła cela, która była pojedyncza i tam otwierano okno. Inna jeszcze osoba, która znała siostrę Izabelę, zeznała, że siostra Izabela została zamknięta w takim karcerze zwanym szafą, gdzie po prostu nic nie było, tylko wystarczy zamknąć człowieka. A jeszcze jest tutaj jedna relacja, że być może mogła być w takim karcerze, to jest tak zwany karcer z oknem, który był w innym miejscu, gdzie po prostu się stało, u góry było takie okno, przez które wpadał deszcz i też była nieszczelna podłoga. Te karcery były cały czas później odkrywane, nie wiemy dokładnie, ile ich tak naprawdę było. Te informacje, które mamy, tutaj dotarłam do książki, która opisuje po prostu dokładnie i życie, i tortury w więzieniu mokotowskim. I informacje tutaj mamy takie, że na początku na Mokotowie funkcjonował jeden karcer. Było to małe pomieszczenie ze ściętym sufitem. Jak wspominają więźniowie, którzy spędzili tam choćby jedną noc. Można było tam tylko siedzieć w kucki z plecami opartymi o zimny beton. Jedna cegła była wyjęta w ścianie i to było jedyne źródło światła, powietrza, no i zimna. Mamy relację Jerzego Woźniaka, który spędził tam kilkanaście godzin. Znalazłem się w pomieszczeniu o wysokości niewiele ponad metr. Było zimno i panował przeraźliwy smród moczu i odchodów. Wyprostować się nie mogłem. Jedyna możliwa pozycja to głęboki skłon. A i wtedy nad kręgosłupem pozostawało jedynie około 10 centymetrów. Zrezygnowany siadłem na mokrym, śmierdzącym betonie. Przypomniałem sobie radę Bronka Zielińskiego, gimnastykuj się powoli. Mijały godziny, a mnie podano tylko miskę ciepłej kawy na kolację. Trząsłem się z zimna okrutnie. Poczułem, że dłużej nie wytrzymam i musiałem załatwić się pod siebie. Karę dodatkową w karcerze więźniowie odbywali nago. Ubrania i obowie zostawali przed tym ponurym pomieszczeniem. I później właśnie te karcery zwiększono. Jeśli Państwo pojadą do więzienia mokotowskiego, to jest tam również taki tak zwany mokry karcer. Tu jest ten karcer z otwartym oknem, gdzie się stało w zimnie. No tutaj dokładnie nie wiemy, możemy się domyślać po tych relacjach i po tych dokumentacjach, bo już mam chyba całą dokumentację możliwą do zebrania, jak dokładnie to było w przypadku siostry Izabeli. Możemy tutaj prześledzić w tym momencie teraz jej relacje. Ona jest dłuższa, ale ją tutaj skrócę, więc zobaczymy też, na czym polegał ten protokół przesłuchań, który miała podpisać. Zaraz w drugim tygodniu po aresztowaniu oficer śledczy, znany z brutalności na Mokotowie, dał mi do podpisania gotowy protokół, że ja zeznaję, iż Doboszyński Adam powiedział mi w 1947 roku, jakoby jego świątobliwość Ojciec Święty przysłał go do Polski, do księdza kardynała Sapiechy oraz do ojców redemptorystów z nakazem utworzenia siatki szpiegowskiej na korzyść Niemców. Dla wyjaśnienia podaję, że Doboszyński Adam, z którym jak również z całą jego rodziną, łączyły tak moją rodzinę, jak i mnie zażyłe stosunki, po przyjeździe nielegalnie do Polski odpoczywał i leczył się w domu zgromadzenia naszego przez przeciąg 4 tygodni. Podsuniętego protokołu nie tylko nie podpisałam, ale zaznaczyłam, że gdyby mój podpis sfałszowano, to i tak na rozprawie głośno krzyczałabym, że takiego kłamstwa nigdy nie zeznam. I gdy oficer śledczy zapewnił mnie, że powinnam podpisać, bo Doboszyński zeznał to już, zażądałam konfrontacji, za które to żądanie zapłaciłam wybiciem 3 zębów. Nazajutrz znów wezwał mnie ten sam oficer śledczy i już bardzo grzecznie namawiał mnie do złożenia tego podpisu, a w zamian za to obiecywał natychmiastowe wypuszczenie mnie na wolność oraz zapewniał mnie, że tak zgromadzenie, jak i rodzina będą opływać we wszystko. Oczywiście kategorycznie odmówiłam, gdyż czyste sumienie droższe mi było
i jest nad życiem. Wtedy to zaczęło się potworne śledztwo kierowane osobiście przez Różańskiego, wówczas szefa Departamentu Śledczego na całą Polskę. Oprócz bicia przysiadów w liczbie do 2000 naraz miałam jeszcze tak zwane stójki. Polegały one na tym, że w czasie zimowych dni i mroźnych stałam boso na betonie, tylko w koszuli, tyłem do okna i tuż pod oknem, z którego wyjmowano szyby. Na domiar wszystkiego jeszcze w nocy zlewano mnie konywkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach takiego stania, bo nawet do podawanego mi jedzenia nie pozwalano mi usiąść, będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym. W tym szpitalu urągającym nazwie szpitala przyszłam jednak Bogu dzięki do siebie, by zacząć znów śledztwo. Po blisko 2 latach zawołano mnie na sprawę do drugiej celi więziennej w składzie sędzia wojskowy i 2 poborowych żołnierzy jako ławników oraz adwokata. Rozprawa, względnie fikcja rozprawy, zakończyła się za pierwszym razem wyrokiem 15 lat więzienia, a po 5 roku po sprzeciwie prokuratura nastąpiła ponowna ta sama rozprawa, na której otrzymałam wyrok śmierci. Na 2 dzień zawezwał mnie oficer śledczy i zapytał, czy teraz może podpiszę ten protokół o szpiegostwo na rzecz Watykanu, Ojca Świętego oraz redemptorystów. Gdy odmówiłam, zapewnił mnie, że zgniję w więzieniu. Czekając na wykonanie wyroku, przez 3 miesiące byłam ustawicznie wołana wieczorami celem zdeprymowania mnie, że idę niby na wykonanie wyroku. Z początku ciężko to przechodziłam, ale wreszcie przyzwyczaiłam się do tego i starałam się być przygotowana na śmierć. Przez 8 lat byłam pozbawiana sakramentów świętych mszy świętej, nie miałam ani medalika, ani różańca, ani żadnego przedmiotu kultu religijnego. Dopiero w ostatnim roku siedzenia po tak zwanej odwilży wolno mi było mieć różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Tutaj jeszcze poszukam relacji tej Jadwigi Malkiewicz. One również, ciekawe, znały się jako dzieci, ale w więzieniu mokotowskim one wiedziały o sobie, że tam właśnie obie się znajdują, ale niestety żadna z nich nie miała z tą drugą kontaktu. Tutaj to, do czego udało mi się dotrzeć, dziękuję panu Pawłowi Hertlowi, który jest z rodziny siostry Izabeli, i też dlatego ja państwa, którzy to śledzą, to chcę się wytłumaczyć, dlaczego to tak długo trwa, bo jest po pierwsze dużo akt do przeczytania, a po drugie, myśląc, że już nic nie znajdę, we wrześniu dostałam do obfotografowania i potem do przepisania, co już mam zrobione, cały stos listów, które siostra Izabela i z więzienia mokotowskiego, i z Fordonu, i z więzienia Inowrocławia chyba nie mogła pisać, tam nie można było pisać, wysyłała do swojej matki. I mamy też w drugą stronę listy, które jej matka Kazimiera pisała do niej, o ile mogły. To jest bardzo wzruszające. Przez ten pierwszy okres, gdy trwało to najgorsze śledztwo, ona w ogóle nie mogła pisać listów. Tutaj też należy podkreślić, że przez pierwsze miesiące ani zgromadzenie zakonne, ani jej rodzina nie wiedziała, co się z nią stało. W kronice zgromadzenia pojawiła się informacja, że siostra Izabela wyjechała i ślad po niej zaginął. Na początku z więzienia mokotowskiego te listy są krótkie. Tutaj mamy takie koperty na jednej i na drugiej stronie. Później już te listy z Fordonu są dłuższe. No i ona tutaj pisze, że właśnie ciężko jej ze zdrowiem, ale że jakoś to będzie między innymi. To, co jest bardzo ciekawe, że ona nigdy tutaj nie wyrzeka się wiary w Boga. Pisze, że modli się za nich, a no to już był jej stary stan bardzo, bardzo, bardzo trudny w tym momencie. Ona wyszła z tego szpitala, potem kolejne śledztwo, potem w jednym z listów do matki przyznaje, że właśnie sobie wyjęła znowu 4 zęby, ale ogólnie te listy mają taki optymistyczny ton. Też napisała, że więzienie to jest cięższa rzecz niż na wolności wcześniej wyobrażałam sobie, dlatego trzeba mieć dużo wiary w Boga, żeby się nie załamać, żeby nie stracić ufności. No, warunki przygnębiające, także nam jest to sobie po prostu ciężko wytłumaczyć.
też ktoś, kto nie zna tych warunków, może nie zrozumieć tych listów. Dopiero przeczytanie dokładne tych listów i potem przeczytanie relacji innych więźniów nam pozwala uzmysławić sobie różne potrzeby. Ona na pewno też się wstydziła prosić o pewne rzeczy, ale wiedziała, że jeśli otrzyma jakąś paczkę żywnościową, to będzie się mogła również podzielić tym ze współwięźniarkami. Czasami, gdy z powodu jakiejś kary pisała do matki, że na przykład przez kolejne 2 miesiące nie można przysyłać żadnych paczek. W jednym z listów prosiła o spinkę. No i ktoś by mógł się pytać, co to za prośba, czemu, po co jeszcze w takich warunkach myśleć o spince, czy co, chce sobie upiąć włosy. Każdy, kto się zna na tych warunkach więziennych, nie wiem, czy tą spinkę rzeczywiście jej później dostarczono, to wie, do czego służyły spinki. Służyły do tego, żeby się komunikować za pomocą alfabetu Morsa z więźniami z innych cel. Jadwiga Malkiewicz, przyjaciółka siostry Izabeli od dziecka, gdy ona tam trafiła do tego więzienia, no to można powiedzieć, była całkowicie zielona. Mówi, że ona żałuje, że ona nie zna tego alfabetu Morsa i coś tam do niej stukali, a ona wtedy trafiła do celi takiej pojedynczej, gdzie była całkiem sama i chciała z tymi innymi więźniami stukać, ale nie wiedziała jak i w końcu po prześledzeniu wszystkiego, co jest w celi, znalazła, że ktoś wyrył cały alfabet Morsa. Potem niestety została przeniesiona do innej celi, ale już się tego alfabetu nauczyła i potrafiła z innymi więźniami stukać. Za jakiekolwiek takie działania no, mogła spotkać więźnia bardzo ciężka kara. Tak? Czy to na przykład pobyt w karcerze, czy inna. Czasami jedna kara polegała na tym, że tak zwani klawisze, czyli strażnicy więzienni potrafili w nocy wejść do celi i wylewać wiadra wody i kazać więźniarkom to wycierać. Gdy one to wytarły, to oni znowu wylewali i tak znowu. I w pewnym momencie właśnie w tej celi, gdzie była Jadwiga Malkiewicz, to one przestały robić wszystko i mówią, no to dlaczego tego nie wycieracie? Ja mówię, bo nie ma sensu, bo wy znowu nam to wylejecie. No więc tego typu metody stosowano. Bardzo ciasno również było w celi. Były te sienniki, które rano taki codzienny plan dnia, no to poranny apel i składanie tych ścienników w tak zwaną kostkę, jeden na drugi. Ja polecam właśnie przeczytanie kilku relacji z takich więzień, które nam to uzmysławiają. Między innymi ksiądz Zator Przytocki też takie piękne relacje, które pokazują, jak wygląda codzienny dzień. I tutaj ta relacja, ja będę pana Krzysztofa, tutaj to jest moje teraz niedopatrzenie, ponieważ też pan Krzysztof Malkiewicz wydał te rzeczy własnym nakładem, tak? Nim się powinny interesować media, powinna się nim interesować prasa, więc on gdzieś ma jeszcze w domu te książki, trzeba mu je wprowadzić do dystrybucji, ponieważ na dzień dzisiejszy to tylko w bibliotece można to dostać. Jest to bardzo ciekawa relacja, ponieważ z jednej strony mamy tutaj relację siostry Doboszyńskiego, z drugiej strony Krzysztofa, który wtedy miał kilkanaście lat i opisuje, jak to się stało, jak aresztowano jego matkę i z jednej strony on jako taki dorastający chłopak stara się sobie w tym świecie układać jakoś życie, z drugiej strony no cały czas ten wątek, że ona jest w tym więzieniu, potem jeszcze tak jak podobnie te inne kobiety, przeniesiona do Fordonu, do Inowrocławia. Te więzienie Fordonu w Inowrocławie to też bardzo ciekawe. Tutaj mamy informacje. Tych tutaj relacji mamy bardzo dużo. Mamy też relacje dotyczące religijności. To podaje również Jadwiga Malkiewicz, że religijność się pojawiała, chociaż była tępiona. Większe szczęście mieli mężczyźni, jeśli mogli być w celi z księdzem, to potajemnie starano się odprawić całą mszę świętą wtedy. No, u kobiet to było trudniej. Tutaj mamy też relację Jadwigi Malkiewicz. Jedna z więźniarek znalazła ukryty w celi mszalik.
i więźniarki postanowiły, że w Boże Narodzenie odczytają głośno teksty mszy świętej. Hanka Pędkowska czytała modlitwy księdza, a reszta więźniarek odpowiadała jako ministranci. Niestety w połowie takiej mszy jeden z oddziałowych podejrzał kobiety i zaraz pobiegł do kierownika specjalnego. Ten zabrał więźniarkom szalik, a Hankę zamknął na 3 dni do karceru z twardym łóżkiem. Spędziła tam całe święta Bożego Narodzenia bez koca i siennika. Mamy też tutaj modlitwę. Jadwiga Malkiewicz wspomina, że była modlitwa, nie wiadomo kto jest jej autorem, którą bez wyjątku odmawiały wszystkie cele więzienia mokotowskiego. Tutaj sobie przy okazji zobaczymy cele, to jest cela rotmistrza Pileckiego. No, nie wyglądało to tak, tutaj już w rzeczywistości było około 6 więźniów, może nawet więcej, 6-7. Tutaj też, żeby to wyjaśnić, w momencie, kiedy więzień był w tym tak zwanym 10 pawilonie i trwało śledztwo, to te cele były po kilka osób, czasami nawet były jedynki. W momencie, gdy wyrok już był ogłoszony, przychodził więzień do tak zwanego pawilonu ogólnego i tam niektóre cele, jak tutaj jest relacja Barbary Kowalczyk-Kryckiej, to mówi, że trafiła na oddział ogólny do celi 37. Stan celi wynosił 120 kobiet w jednej celi, w tym wiele wspaniałych osobistości. Obcowanie z nimi nauczyło mnie pokory i dystansu do moich spraw, które w porównaniu do ich cierpień wydawały mi się blade i mało ważne. Jestem dumna, że je poznałam. Byłam tam z 3 siostrami, Ireną Bukowską, Różą Pieślak, Kaliną Chełmicką, z Haliną Sadowską, z siostrą Izabelą, i tutaj właśnie mam tą relację, bo ta pani była z nią w celi, kochaną Jadzią Pietraszewską oraz wielu innymi. Z naszej celi wyprowadzono na egzekucję Halinę Żurowską. Pobyt w więzieniu mokotowskim odcisnął piętno na mojej osobowości na całe życie. Modlitwę więźniarki odmawiały taką: Święta Dziewico, wśród Twoich dni pełnych chwały, nie zapominaj o smutkach tej ziemi. Spójrz z dobrocią na tych, którzy cierpią, na tych, którzy walczą z trudnościami i nie przestają kosztować goryczy tego życia. Zlituj się nad tymi, którzy Cię kochają i zostali rozłączeni. Zlituj się nad osamotnieniem serca. Zlituj się nad słabością naszej wiary. Zlituj się nad przedmiotami naszej czułości. Zlituj się nad tymi, którzy płaczą, nad tymi, którzy się modlą, nad tymi, którzy się lękają. Obdarz wszystkich nadzieją i pokojem. Amen. Tak więc nawet w takich warunkach, tutaj zwłaszcza właśnie mamy, jeśli chodzi o te relacje więźniarek, można było zachować religijność. Tutaj jeszcze patrząc na tą celę, trzeba dodać, ponieważ te sienniki zbyt porządnie wyglądają. W tych siennikach czasami było tak, ponieważ ze względu na panujące epidemie, czy to wszy, czy po prostu inne epidemie, które tam były, to te pielęgniarki ze szpitala, chcąc dobrze, zarządzały, żeby spalić słomę w tych siennikach. No i ta słoma została spalona, ale nikt jakoś nie pomyślał, żeby tam im dać nowe sienniki albo coś nowego. I przez to te więźniarki no, praktycznie musiały spać na ziemi. Jeśli ktoś trafiał do szpitala, to jedyne co, że nie był właściwie prowadzany na przesłuchania. W szpitalu brakowało leków, brakowało wszystkiego. Czasami niektórzy więźniowie nie byli specjalnie leczeni. Główne zadanie lekarza, który tam był, to po prostu było podpisywanie wyroków śmierci. Więc tutaj jeśli chodzi o ten szpital w różnych latach, to inaczej zapewne wyglądało, ale tak jak siostra Izabela pisze, że tutaj te warunki w szpitalu również były ciężkie w tym szpitalu, który był więzieniem mokotowskim. Tutaj z boku widzimy sedes, który służył i do załatwiania się, i do właściwie mycia się, chociaż też więźniarki raz w tygodniu mogły jeszcze pójść się zimną wodą gdzieś umyć. Też ci więźniowie, jeśli byli na tym pawilonie 10, czyli jeśli trwały przesłuchania, według regulaminu powinni mieć prawo do spaceru, ale w praktyce nie spacerowali, nie wychodzili na zewnątrz, jedynie przebywali w tej celi, w
tej celi po kilka osób, albo w pokoju przesłuchań, gdzie byli brutalnie torturowani. Jak wyglądał pokój przesłuchań, bo to też może mieć inne wyobrażenie, nawet jak patrzymy na jakieś filmy, nawet na tej mojej animacji. Pokój przesłuchań to była po prostu jedna taka cela, tylko że zmieniona na pokój przesłuchań, więc nie było tam sienników. Pod oknem było biurko funkcjonariusza, który przesłuchiwał, jego krzesło, z drugiej strony był stołek, no i też był sedes i była taka właśnie rura od tego kaloryfera. I jak wspomina Jadwiga Malkiewicz, że zwykle to już tak więzień wiedział, że jak mu proponują, że ma usiąść na tym stołku, no to może jeszcze będzie w miarę tak bez bicia i w miarę łagodnie, a jak mu od razu mówili, że ma usiąść na sedesie, to oznaczało bicie, to oznaczało brutalne tortury, więc od razu już tak ona jak wchodziła, to się kierowała w stronę tego stołka, potem po czym tutaj bardzo obraźliwie ją ten funkcjonariusz zaczął wyzywać, że co to jej się zachciało, że ma siadać na tym sedesie. Też w tych wszystkich książkach czy filmach, no ja też nie chcąc, ponieważ dużo tych filmów współczesnych tak epatuje wulgaryzmami i stwierdziłam, że nie będę aż tak nimi epatować, ale jeśli by się chciało oddać te warunki, tutaj nawet właśnie Malkiewiczowa pisze dokładnie, jak wyglądało to słownictwo i chyba też to jest delikatne, w jaki sposób do niej ci funkcjonariusze się zwracali. Też Podymiak Marian, jeden, który też tam był związany poniekąd z tą sprawą Doboszyńskiego, akurat tutaj mam taką relację też chyba jakiegoś agenta celnego. Podymiak Marian po powrocie z karceru w dniu 12 kwietnia 1947 roku załamał się kompletnie moralnie i nerwowo. Zaraz po powrocie rozpłakał się, co trwało do późna w nocy. W niedzielę od rana modlił się klęcząc, później zaczął manipulację koło rąk, dążąc do zamachu na życie. Po niniejszym fakcie stwierdził, że po takim poniewieraniu godnością ludzką nie jest w stanie przetrzymać tego. Metody, które względem niego zastosowano, spowodują w nim jedynie zaciętość i upór. Jak ja im udowodnię, że nie wiem, mam już dość tej męki, nerwy mi nie wytrzymują. Sądzę, że w wypowiedzi, w zdenerwowaniu, wśród spazmów i płaczu nie zna nazwiska księdza, któremu list miał doręczyć kiedyś jadąc do Łodzi, więc go przesłuchiwali, żeby podał nazwisko jakiegoś księdza, a on po prostu naprawdę go nie znał i tak był brutalnie torturowany. Zachowały się również takie różne listy, bo wiemy, że pisano do Bieruta z prośbą o ułaskawienie, z prośbą o uwolnienie. No zwykle to się nie udawało. Tutaj też jest list, który ja często też pokazuję, gdy jeżdżę z wykładami po szkołach. List małej Ani Wolańskiej. Ona była córką Wacławy Wolańskiej, która wykonywała zdjęcia, fotografie dla grupy rotmistrza Pileckiego. Kochany panie prezydencie, proszę ciebie o zwolnienie mamusi. Ja chodzę do szkoły powszechnej, klasa trzecia B. Mam lat 9, a mój brat 15, jest niedorozwinięty. Nie umie mówić, źle chodzi. Ulituj się, panie prezydencie, nad nami i swoją łaską powróć nam naszą mamusię. No, nie została ułaskawiona, spędziłam kilka lat w więzieniu, na szczęście nie została skazana na karę śmierci, ale aresztowana jedynie za to, że wykonywała fotografie. Ona nie była członkiem żadnej organizacji, po prostu jej było zlecone wykonywanie tych fotografii. Za to tylko została aresztowana, więc są przykre te sytuacje. Jeszcze taka rzecz, która była dla tych więźniów uciążliwa, jak już wchodzimy w ich psychikę i o tym też często siostra Izabela pisała do swojej matki, że jako siostra zakonna nie mogę pracować. Dopiero w ostatnim roku, gdy była w więzieniu w Fordonie, jakieś tak została przydzielona do pracy. I to, co też było bardzo często był taki los tych więźniarek, on się powtarza, gdy prześledzimy te życiorysy, więc jeśli nie zostały skazane na śmierć, to najpierw 2 lata w tym więzieniu mokotowskim, potem Fordon,
I zwykle to wyglądało tak, że w tym więzieniu fordońskim te więźniarki, które miały jeszcze najwyższe morale, nie chciały się dostosować do tego systemu komunistycznego i wśród nich była i siostra Izabela, i też Jadwiga Malkiewicz i kilka innych więźniarek, wyjeżdżały do więzienia w Inowrocławiu. Tam nie miały, tak właśnie chyba nie można tam było korespondować, tylko miały wysłać pierwszy list do domu, że trafiły do więzienia w Inowrocławiu i że macie do mnie nie pisać. Tam były w izolatce. Siostra Izabela w tym Inowrocławiu była przez 9 miesięcy w izolatce, w pojedynczej celi. No więc rzeczywiście to może jakoś na psychikę uderzyć. Co jest ciekawe, ostatnio właśnie u mnie była koleżanka, która jest nauczycielką języka polskiego i tam już pokazywała mi fragmenty tej mojej książki i potem przyjrzała tą relację siostry Izabeli i stwierdziła, że to jest niesamowite, jak po tym wszystkim, co ona przeszła, jaka logiczna jest ta jej relacja i jakie to wszystko jest poukładane. No i też jest niesamowite, że mimo tego wszystkiego te jej listy do matki są w bardzo taki logiczny, poukładany sposób pisany, no bo już same te tortury, że ją prowadzono wtedy, gdy była w więzieniu mokotowskim, gdy jej powiedziano, że ma wyrok śmierci, codziennie ją prawie wyprowadzano na śmierć. Ona powiedziała, że jest już właściwie na tą śmierć, że już była przygotowana, że codziennie może być wezwana na ten wyrok śmierci. To była jedna z kolejnych takich metod dręczenia psychicznego, więc to jest też ważne, żeby to pokazać, że te metody dręczenia były nie tylko fizyczne, ale także psychiczne, żeby człowieka jak najbardziej złamać, żeby go dostosować do tego, czego funkcjonariusze od nich wymagali, żeby na przykład zaparł się wiary. Tutaj księża, zakonniczce byli gorzej traktowani. Też jedno takie, też mamy relacje, że jeśli ktoś się tej wiary zaparł, jeśli się wyrzekł Pana Boga, to nagle mógł być lepiej traktowany. Są takie relacje, na przykład też jest relacja Tadeusza Płużańskiego, który w pewnym momencie pisze, że został ateistą, że zaczął pisać, czytać tam komunistyczne książki, żeby chciał w takiej prasie komunistycznej pisać i szybko wychodzi na wolność, szybko rozpoczyna karierę profesora, nawet jedzie do Moskwy na konferencję w Instytucie Ateizmu, więc no, różne historie tych ludzi. Jest bardzo ciekawe, siostra Izabela wydaje mi się tutaj jedną z takich naprawdę twardszych postaci, twardszych niż niejeden mężczyzna, która nie dała się złamać, która się nie bała. No i tutaj też ta postać jej uprawcy Goldberga Różańskiego jest przy tym wszystkim ciekawa, ponieważ też jak ja prześledziłam te jego wywiady z późniejszego okresu, które mimo wszystko taki mają charakter propagandowy, bo on się tam do niczego nie chciał przyznać, ale zawsze czytanie ze wszystkich źródeł cokolwiek chociaż nam powie. I wiemy, że on jako dziecko był bardzo taki chorobliwy, bardzo był wręcz taki też nieśmiały, zamknięty w sobie. I jedna rzecz, którą on się najbardziej bał, to jest ból. No i to jest bardzo ciekawe, bo w psychologii też mówi się, że jedna z takich głównych cech psychopaty to jest tak naprawdę wielki lęk, że psychopata sam bardzo się boi i sam się boi jakiegoś bólu doświadczyć. Tak więc tutaj z jednej strony tak na zewnątrz widzimy dwie osoby, z jednej strony oprawcę, z drugiej strony kobietę, którą on prześladuje, ale tak naprawdę ona swoim charakterem była od początku do końca silniejsza od niego. I to jest dla nas też tak naprawdę największa lekcja, jeśli chodzi o te postacie, dlatego musimy więcej o nich mówić i w naszym środowisku, i w szkołach ich upamiętniać, organizować takie spotkania, za co ja bardzo dziękuję, bo tutaj nie chodzi tylko właśnie o przedstawienie historii, tylko żeby coś wynieść z tego, gdy o tym czytamy, o takich postaciach, to naprawdę wpływa później na nasz charakter, na nasze życie, zwłaszcza na życie młodych ludzi. Nie wszyscy byli niezłomni, no coś było w tym charakterze, więc tutaj też jest to kwestia tego, jak oni wcześniej byli wychowani, ich wcześniejsze historie.
Więc na przykład Łukasz Ciepliński to też jest tutaj taki no, piękny przykład postaci, który chociaż był bardzo ufny i na początku przesłuchania no, dał się tak trochę wrobić, bo powiedziano mu, że nikt nie zostanie aresztowany i on potem, po tym co zaczął mówić, to jednak aresztowano jego kolegów, potem on już nic nie powiedział, jak zobaczył, że w takim kierunku to idzie, zachował się bardzo godnie, no też gdyby się tak nie zachował, to nie zostałby zamordowany, podobnie jak inni. Też te relacje, które znamy, jeśli chodzi o Adama Doboszyńskiego, to oprócz tej strategii, którą on sobie podjął, że się do wszystkiego przyzna, a potem na procesie to odwoła, bo inaczej nie będzie potrafił, to wszyscy też z tych zeznań, które się pojawiają, to też mówią, że bardzo, bardzo godnie się zachowywał do samego końca. No nie wszyscy tak się zachowywali. Tutaj te grypsy Łukasza Cieplińskiego do swojego syna mogą być dla nas dużym przykładem. Syn był bardzo młody, kilka lat, gdy ojciec został aresztowany, Andrzej. I niestety Andrzej też zginął, zmarł, był chory, zmarł bardzo młodo. Już teraz w tym reportażu mówiłam, chyba to było 24 urodziny, ale bym musiała to jeszcze sprawdzić i rok był po ślubie, więc to też bardzo przykre, że Łukasz Ciepliński tak pisał te grypsy do tego swojego syna, a syn tak młodo umarł. Kilka sobie teraz jeszcze ich przeczytamy, żeby się na koniec tak jeszcze zastanowić. Andrzejku, kochaj Boga i bądź wierzącym katolikiem, jednak staraj się poznać Jego wolę, przyjąć ją za prawdę i realizować w życiu. Kochaj Polskę i miej jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli. Kochaj i bądź posłuszny Matce, Twemu aniołowi stróżowi, która marzy, modli się i żyje Tobą i Twoim szczęściem. Dasz ją dobrocią za siebie i za mnie. Naczelnymi zasadami Twego życia niech będą dobro, prawda, sprawiedliwość i miłość. I tutaj ten najbardziej znany, który Państwo widzą, odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany, całuję do serca, tule, błogosławię i królowej Polski oddaję. Drodzy Państwo, myślę, że z mojej strony to wszystko, żebyśmy sobie zostawili jeszcze może chwilę na dyskusję. To można teraz zadawać pytania, bo trochę takich wątków poruszyłam, które być może da radę jeszcze rozwinąć. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za organizację i no to jest bardzo ważne, bo dzisiaj jednak chyba mało jest miejsc, że w Polsce w ten sposób, jak tutaj na Górnym Śląsku to zostało upamiętnione, żeby też trochę bardziej się wgłębić w te historie, nie tylko poprzez samo pomaszerowanie, tylko żeby właśnie bardziej poznać te historie, do czego bardzo serdecznie Państwa zachęcam.